Ze stadionu Atletico Madryt witają i zapraszają Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. To będzie z pewnością znakomity mecz. Raul Garcia. Asunción. Pięknie zgrywa głową do partnera. Agüero. Dobre, dalekie wybicie. Za chwilę rozpoczną od rzutu wolnego. Dobrze zablokował. Wspaniały odbiór. Mają szansę zaskoczyć rywali. No, nie dał się minąć. Dobry odbiór. Aut dla Atletico. Blisko pole karne. Mogą coś wymyślić. Wygrywa pojedynek z obrońcą. Polak. No, trwa oblężenie. Świetnie blokuje obrońca. No, pokazał tym zwodem swój kunszt. Przerwana akcja. Mogło być groźnie. Asunción. Zmylił obrońcę. Obrońca przejmuje dośrodkowanie. Brawo za to podanie. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Asunción. Ładnie odebrał mu piłkę. Nieudany dribbling i strata. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. Polak. Forlan. Żadnych problemów nie miał, żeby złapać tę piłkę. Całkowicie nieudane zagranie. Jest spalony, minimalny, dobrze wychwycili to sędziowie. Asunción. Był faul i rzut wolny. Sędzia, spójrzmy, upomina zawodnika. Następnym razem sięgnie po żółtą kartkę. Polak. Nie zdołali przeciwnicy przeprowadzić ataku. Dobry odbiór na własnej połowie. Agüero. Forlan. Ładne wejście. Przejęcie piłki. Dośrodkował. Dobrze, że tego nie łapał, tylko piąstkował. No, nie mogą się przebić. Precyzyjne podanie. De Schacht. Dobrze i przejął. Jago. Agüero. Będzie gol! Właśnie gospodarze zdobyli pierwszego gola. Nieporozumienie i strata piłki. Wejście ślizgiem. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu.
piłka kolejny raz wyszła na aut. Polak. Nabiera tempa, wciąż utrzymuje się przy piłce. Czy to wykorzysta? Bramka nie, słupek! Dobre rozegranie. Nieudana akcja. Gra będzie wznawiana od bramki. Asunción. Ładny atak skrzydłem, no i może dośrodkowywać. Wszyscy już widzieliśmy piłkę w siatce. Szczególnie, że dziś popisał się przecież tak pięknym uderzeniem. Raul García. De Schacht. De Schacht. Ależ piękne podanie. Łatwa strata w pojedynku z obrońcą. Orlan. Dobrze wyszedł, spokojnie złapał piłkę. Ale łapie ją z taką łatwością, że wstyd dla strzelającego. Asunción. No, trzeba pochwalić go za to podanie. Dobra okazja. Koniec pierwszych 45 minut. Niezbyt ciekawy był ten mecz w pierwszej odsłonie. Pozostaje mieć nadzieję na lepszą drugą połowę. No i zaczęło się drugie 45 minut. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Przechwyt, ale nie opanował. Dobra interwencja, no i mogą rozpocząć kontratak. No, po tym twardym starciu, strata piłki, no i o mało nie skończyło się to kontuzją. Rozpoczną od rzutu wolnego. No i przejęli w ostatniej chwili. Polak. Bardzo dobre podanie. Rzutem z autu pod polem karnym rywala rozpoczną grę. Ujfalusi. Aguero. Wspaniale, brawa teraz dla obrońcy. Arbiter podyktował rzut wolny. Podanie. No, prawie, ale nie opanował piłki. Aguero. Orlan. Za moment Atletico Madryt rozpocznie od rzutu z autu. Świetne podanie. Orlan. Nie ma gwizdka, ale jest znakomita sytuacja. Obronił Terasa, mogła to być druga bramka tego zawodnika. Bramkarz wychodzi zwycięsko z tej konfrontacji. Przeciwnicy przejęli. Aguero. Forlan. Mamy bramkę, proszę Państwa. Rozkręcił nam się na dobre. Druga bramka w jego wykonaniu. Był bardzo blisko bramki,
i nikt chyba by nie zmarnował takiej szansy. Trener wprowadził dwóch rezerwowych. De Schacht. Polak. Przejmuje piłkę na własnej połowie. Uciekł obrońcy i wciąż ma piłkę. Piłka poza boiskiem, będzie rzut rożny. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi, to powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Łówkuje! Nie miał najmniejszych problemów bramkarz z wyłapaniem tej piłki z dośrodkowania z rzutu rożnego. Ładnie uwolnił się spod opieki. Ładnie oszukał teraz obrońcę. Nie było nacisku ze strony rywala, jednak wyszedł na aut. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. No i mamy rzut wolny, będzie groźnie. Orlan. Ach, dzisiaj zupełnie nie wychodzą mu te podania. Kolejna strata. W ostatniej chwili przejęli. Nie zdołał wygrać pojedynku z obrońcą i traci piłkę. No, dał się wypchnąć przeciwnikowi za linię. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Będzie kolejny rzut rożny. Szansa po strzale głową. Daleko od bramki. Była to niezła okazja. Nie ma już czego bronić. Trener postawił wszystko na jedną kartę. Zobaczymy, jak zaatakują całą... Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Simao. De Schacht. Orlan. Piłka trafia do przeciwników. Jago. Już napastnik wychodził na pozycję do strzału. Znakomicie jednak interweniował obrońca. Ładne podanie. Dośrodkowuje. Obrona wybija. Będzie rzut rożny. Trener dokonał zmiany, liczy, że nowy zawodnik rozrusza grę kolegów. No, nie mają innego wyjścia, przegrywają w drugiej połowie. Polak. No, przejął, ale nie opanował piłki. Wydawało się, że a jednak przejął. Raul Garcia próbował, ale stracił piłkę. Diago. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Spójrzmy, dośrodkowanie. Nie wyszło im to do grania. Obrona w posiadaniu piłki. Dobrze w pole karne. Dobre przejęcie przez obronę. Prawdziwa przyjemność oglądać, jak każde podanie znajduje adresata. Nie piszą dzisiaj na post-restant. Masz rację, być może zresztą tam był strajk listonoszy w ich dzielnicy. Simao, Polak. Piłka wciąż w grze. Ładna akcja! Zdecydował się dośrodkować. Dobra interwencja bramkarza, ale piłka dalej w grze. Simao. Nie ma dla niego straconych piłek. Ależ ma charakter.
Piłka wyszła na aut. Trener dokonuje zmiany. Może ten zawodnik wniesie trochę ożywienia i pociągnie grę zespołu. Sędzia pokazuje, że doliczone zostaną dodatkowe minuty do czasu gry. Dośrodkowanie w pole karne. Akcja zatrzymana. Raul Garcia. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Dobrze podał. Uderzył, ale prosto w rywala. Popatrzmy, co się dzieje. Niespotykana sytuacja. Również bramkarz udał się w pole karne rywali. Coś niespotykanego. Wędruje teraz bramkarz, jak widzimy, w pole karne rywala. Będzie słowa uznania dla bramkarza. Świetna interwencja przy tym rzucie rożnym. Pewne zwycięstwo 2-0. Zwycięski zespół doskonale bronił dostępu do własnej bramki i zachował czyste konto. Ułożyli to wszystko tak, jak planowali i stąd ta radość. Włodku, dziękuję za wspólną relację. Czas pożegnać się z Państwem. Do usłyszenia.